szanowni państwo, to jest pan profesor Paweł Kowal. Dzień dobry. Ja się nazywam Robert Makłowicz i będziemy razem gotować. Słowem, razem szukamy dobrego przepisu na Polskę. No więc właśnie. Pan profesor rzucił jakieś hasło, a ja do tego dobieram potrawę. Szacunek. Szacunek rozumiany w ogóle najogólniej jako szacunek. Tego najbardziej potrzebujemy teraz w Polsce. Żebyśmy rozumieli, że spotykasz kogoś na ulicy, on ma inne poglądy, podasz mu rękę, uśmiechniesz się do niego, nie nazywasz go złodziejem, nie wyzywasz go. Tego mi najbardziej brakuje dzisiaj. Ja faktycznie uważam, że to, co powiedziała ostatnio Kidawa Błońska, żebyśmy znowu razem usiedli do Wigilii. Bo są takie napięcia, kiedy chodzę... Chyba, że ktoś nie siada do Wigilii. Tacy też są. I od tego zaczynamy. No więc właśnie... Więc mój szacunek jest wielopiętrowy, niezwykle wielopiętrowy. Mówię o szacunku wyrażonym w daniu, który teraz mamy zrobić, bo to jest potrawa tajska. No więc już egzotyka, a u mas trochę gardzimy egzotyką. Potrawa, która nazywa się masaman curry, a masaman w tłumaczeniu na polskie oznacza muzułmańskie curry, więc znowu szacunek do innej religii, a w dodatku będzie to danie wegetariańskie, a wegetarianie przez mięsożerców są wyśmiewani. My jesteś mięsożercami. Ja jestem wszystkożercą. Ale dzisiaj gest dla tych, którzy nie jedzą mięsa i ich też, a przede wszystkim może dzisiaj ich szanujemy, chcemy, żeby czuli się jak u siebie, tak jak ci, którzy nie spędzają z nami Wigilii, bo tacy też się mogą zdarzyć wśród naszych sąsiadów. Taki jest współczesny świat i dobrze jest przygotować nasze dzieci, naszych bliskich do tego, że w takim kierunku będziemy szli. Człowiek ma wolę i nie wolno się wyśmiewać ze świadomych wyborów. Jak ktoś się decyduje nie jeść mięsa, to jest jego sprawa. Nie ma w tym żadnego powodu do śmiechu. Teraz proszę zrobić rzecz następującą. Co mam robić? Wbrew niektórym doniesieniom ogólnopolskich mediów, imbir należy obrać ze skórki. Najlepiej to uczynić łyżeczką. Łyżką? Tak, no tak schodzi najprościej. Kurczę. Normalnie w tajskim daniu występuje niemal każdym galangal. Bardzo podobny korzeń, który ma dość podobny smak. Tylko galangal ma właściwości chłodzące, a imbir ma właściwości rozgrzewające. A my mamy się rozgrzać dzisiaj, bo jest nam zimno. Zatem imbir. A ja szybciutko ciacham trawkę cytrynową. Zaraz to trzeba dodać do tego, co mamy w garnku, czyli do mleczka kokosowego. I teraz coś, co przesądzi o rodzaju curry. Każde curry z Indii jest w proszku, a każde curry z Tajlandii to jest pasta. To jest mieszanina trawki cytrynowej, chili czerwonej, kolendry i tak dalej. Teraz dodajemy tego mniej więcej tyle. To nie jest ostre. Ta potrawa charakteryzuje się tym, że jest dość łagodna jak na tajskie standardy. I teraz jakby pan był łaskaw... Wszystko zrobię. Jedną papryczkę chili drobno posiekać. Kolejny składnik. Liście lemonki kafir. One obłędnie cytrynowo pachną. Kurczę. Odświeżający zapach. Rzucamy. I kolejne zadanie dla pana. No, no. Będziemy teraz egzaminować pańskie umiejętności siekania dyni. Proszę pamiętać, że jest to odmiana Hokkaido, zatem nie trzeba jej obierać ze skórki. Proszę uważać, jeśli się kandydat przetnie, to będzie to moja wina. Im większy nóż, tym lepiej. Zacząłbym od wbicia go, o tak. Kurczę, jestem taki skrępowany przy panu, że wyjdzie na to, że jestem pierwszy raz w kuchni. Nie, widać, że pan nie jest. Trzymam. Rozpuściło się. To ma teraz taki właśnie kolor, jak mieć powinno, pomarańczowy. A, będzie fajnie jeszcze bardziej pomarańczowe. Wrzucamy. I teraz już na razie nie robimy nic więcej. Czekamy tylko, aż to zmięknie i będziemy doprawiać. By tajski smak był kompletny, musi być kwaśność. Zatem limetka albo też sok z cytryny. Nie wiem, czy panu mówiłem, mam sąsiada muzułmanina. I mi bardzo zależy na tym, żeby dzieci miały z nim kontakt, żeby wiedziały, że my idziemy co niedzielę do kościoła, jakoś sobie swoje święta organizujemy, ale kiedy mamy święta, to 1-2 dni potem, także ich zapraszamy. On jest skąd? On jest z Syrii, prowadził tam biznes, potem przyszła wojna, no i raz na jakiś czas palimy szyszę, pijemy herbatę i wymieniamy się daniami. Zasada jest bardzo prosta, jak między sąsiadami. Talerz nie wraca pusty. Oni nam przynoszą swoje, my musimy coś ugotować, upiec. Nigdy nie oddaje się pustego talerza. I tak już kilka lat. Doprawiamy curry. Doprawia się zawsze dwoma rzeczami. Cukrem i najlepiej, gdyby to był cukier palmowy, to jest strasznie śmierdzi. Wiem, dlatego. Wie pan, co to było garum w czasach rzymskich?
To była podstawowa przyprawa starożytnych Rzymian, która była robiona ze sfermentowanych ryb. I to jest sos rybny tajski, który strasznie śmierdzi, jak się go solo wącha, ale w każdym daniu pachnie wspaniale i zastępuje w całości sól. Tym się dosala rzecz. Ponieważ kontrolę z najwyższą formą zaufania, więc najpierw jem. Niedługo to będzie doktryna państwa w Polsce. Tak. Gotowe do podania. Zawsze głęboki talerz albo miseczka. W porządnych restauracjach przy tak zwanej wydawce stoi jeden facet, który... Ja jestem zadaniem, tym facetem. Którego zadaniem jest tylko wycieranie talerzy, bo tego się nie da tak nalać, by paru kropel sosu nie uronić na powierzchni talerza. I coś, bez czego nie ma tajskiej kuchni, mianowicie kolendra. Natka kolendry, proszę jej nie bać, proszę nie bać obcości. Ja sobie myślę, panie profesorze, że kultura jest jak lustro. Jeśli przeglądamy się cały czas w jednym i tym samym lustrze, czyli w lustrze naszej kultury, nie zerkając do żadnych innych kultur luster, to przecież do końca życia nie możemy być pewni, czy to lustro, które mamy, nie jest z gabinetu cyrkowych luster. Czy nas nie oszukuje. Ono nas nie oszukuje. By właściwie docenić to, co my mamy, musimy z całym szacunkiem rzucać się w inne kultury. Pić z krynicy innych kultur. Ale to przecież my nauczyliśmy Francuzów jeść widelcem. To jest oczywista nieprawda i o tym pogadamy podczas następnego gotowania. O lala. Stojąc w Krakowie, w centrum Kazimierza, jemy muzułmańskie danie. I o to chodzi. Jedzenie dzieli się tylko na dobre i niedobre. Niedobre. A to jest dobre w rzeczy samej.